Vlogmas, dzień. Nie wiem który, ale najwyższa pora ubrać choinkę. Vlogmas dzień 19. Witajcie kochani. Dzisiaj będziemy ubierać oto tą jodełkę. Mamy wszystko przyszykowane. Myślę, że to już najwyższa pora, aby słuchajcie, tą choinkę ubrać. Tutaj zrobiliśmy sobie, wiecie co, takie animacje świetlne. Zrobiliśmy sobie animacje świetlne i podczas, wiecie, takich przyjemnych animacji będziemy ubierali tą choinkę. Zasłoniłam, zaraz Wam pokażę. Animacje świetlne są. Proszę bardzo. Na łóżku razem z synkiem rozkładamy ozdoby. A pod koniec filmu, słuchajcie, pokażę Wam kilka propozycji na inflacyjne prezenty świąteczne. Czyli będą to tanie prezenty świąteczne, a fajne. I myślę, że mogą trafić w gusta wielu osób. Mam do Was pytanie, czy Wasze choinki też mają takie długie czubki? Choinka ma 180 metrów. No licząc ten czubek bardzo wysoki, no to na pewno, ale jak go złożę, no to już mam mniej. Także takie oszustwo marketingowe. Proszę bardzo, nasza jodełka. Mamy porozkładane ozdoby, widać, że będzie choinka czerwono. To jest złe światło, także te bombki są naprawdę ładny kolor czerwony. Białe, takie sopelki kiedyś w Pepco kupiłam. Takie fajne dzwoneczki też w Pepco kiedyś kupiłam. Ciekawa jestem, czy były w tym roku, nie pamiętam. Szyszeczki, one tutaj jeszcze w torebeczkach pozapakowywane. No i tutaj w tym pudełku, słuchajcie, mam pozawijane wszystkie ozdoby, które dostałam w spadku, czyli które są dla mnie bardzo ważne. I zaraz Wam może pokażę taką bombkę, która jest dla mnie najpiękniejsza, tylko czy ja się do niej tutaj dokopię. Ale gdzieś tutaj z wierzchu ją mam. To jest bombka, którą dostałam w spadku po mojej babci. Jedną bombkę mam ja, bo były dwie takie ładne bombeczki. Jedną bombeczkę mam ja, a drugą bombkę ma chyba moja mama albo siostra. Także zaraz Wam pokażę, jaka piękna bombka. Taka bombeczka tutaj w środku, zima. Dzieci, chłopczyk i dziewczynka, sarenka i dzieci tutaj jakiś prezencik niosą. Także taka piękna bombka. Druga bombka była, z tego co kojarzę, ładniejsza. No ale taką bombeczkę ja dostałam w spadku. To jest szklana bombka, taka bardzo ładna. A tutaj, słuchajcie, przejdźmy do łańcuchów, do światełek. Tutaj mam lampki, które jak widać troszkę nie łączą, więc postanowiłam kupić drugie, bo te mają takie niebieskie światło i chciałam kupić takie ciepłe, żółte światło, więc byłam i kupiłam dzisiaj w Pepco za 25 zł. Bardzo mało już lampek zostało. No i oczywiście nie spojrzałam, wzięłam 120 LED, także myślę, że 120 na pewno mi nie starczy. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup.
No cześć kochani, witajcie już kolejnego dnia. Mi niestety wczoraj nie udało się nic już więcej nagrać, dlatego przychodzę do Was kolejnego dnia, aby pokazać moje pomysły, takie inflacyjne, tanie, ale też na ostatnią chwilę, kto jeszcze nie zrobił, ten myślę, że na pewno zdąży te rzeczy kupić. Pomysł na prezent. Niektóre będą, słuchajcie, banalne, a niektóre będą niebanalne. Może zacznę od pierwszej rzeczy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, myślę, że kule do kąpieli to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, o ile ktoś ma wannę. Boże, jak te kule pachną, one przez pudełko tak pachną, to są mocujące kule do kąpieli w kształcie donatów. Kupiłam je w Rossmanie za około 11 zł, 11-12 zł. Takie, słuchajcie, kule do kąpieli, naprawdę zapach jest nieziemski. Ale w Rossmanie naprawdę jest, jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest oczywiste, to jest naprawdę bardzo dużo teraz kul do kąpieli, jeszcze się zostało, o zapachach świątecznych. Oprócz tego są sole do kąpieli, żele do kąpieli. Ja bym, słuchajcie, tutaj w tym prezencie oscylowała w zapachach takich świątecznych, bo myślę, że nie wszyscy z nas, słuchajcie, zazwyczaj kupujemy te kosmetyki, które lubimy. Myślę, że nie wszyscy z nas kupują rzeczy stricte świąteczne, zimowe, więc myślę, że to byłby bardzo fajny pomysł na prezent. Albo takie kule do kąpieli, albo żel do kąpieli jakiś o zapachu świątecznym, albo właśnie sól do kąpieli, bo tak jak wiem, no nie wszyscy mają tą wannę, niektórzy mają prysznic, więc wtedy ten żel do kąpieli o zapachu takim świątecznym, takim, co nam się kojarzy ze świętami. Tutaj one są, jaki one mają zapach, nie wiem. Z olejkami z awokado, pestek winogron, kopiel pachnący jagodami i mango. Niekoniecznie świąteczne zapachy, ale one spodobały mi się najbardziej, dlatego je wzięłam. Ale mówię, w Rossmanie są nawet, niestety nie nagrałam, bo oczywiście mój telefon mi nie dopisał, padł, jak zaczynałam nagrywać, pełno zestawów prezentowych. Naprawdę Rossmann teraz jest aż zalany tymi zestawami prezentowymi, także można, tak do 50 zł one są. Także tam i są żele, i kule, i różne zisany. Widziałam bardzo fajne zisany, na przykład były kule do kąpieli, zapach nieziemski. Także tutaj taka rzecz, jeżeli chodzi o kąpiel. Możemy tutaj pójść w stronę dla mężczyzn i też w stronę dla kobiet. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o Rossmann, to mamy kolejną rzecz też. Może być to prezent i dla kobiety, i dla mężczyzny. Rękawiczki. Ja wybrałam, słuchajcie, takie rękawiczki. One są już rozpakowane, bo było mi strasznie zimno w ręce i musiałam je nałożyć. Ale Rossmann, te były z tych tańszych, po 30 ile złotych. Były w takim kolorze i były w kolorze chyba różu. Z inną tutaj, z inną ozdobą, no ale były też z tych droższych, które były moim zdaniem ładniejsze, no ale już 50 zł za rękawiczki nie chciało mi się płacić. Także takie rękawiczki też na prezent można oczywiście komuś prezentować tutaj. I coś jeszcze tutaj z Rossmanna. A, no tak jak wspomniałam, te kule, żele do kąpieli, no to w Rossmannie kupiłam z Isana jeszcze kryształki do kąpieli, złote marzenie, na jedną kąpiel w wannie. Zapach przepiękny i też iście świąteczny, słuchajcie, wygląd tego produktu. No, nie mogę tutaj znaleźć zapachu, ale no kryształki. Już nawet przez opakowanie czuć. Także jeden i drugi. No i tutaj, co jeszcze, w Rossmanie oczywiście też możemy od razu się zobaczyć. Ja mam tutaj taką pomadkę, to ja Wam pokazywałam w którymś tam filmie. Ona zmienia kolor, co mi się bardzo podoba, bo teraz do filmów nie muszę, słuchajcie, malować się takimi pomadkami, które mają, wiecie, od razu swój kolor, tylko maluję się tym i to z moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Także możemy w taką pomadkę zainwestować, ale też jest bardzo dużo, szczególnie z Nivea widziałam, o właśnie takich zapachach świątecznych, czy pomarańczy, czy innych takich zapachach, więc myślę, że taka fajna pomadka nawilżająca, która na przykład nie dawałaby koloru, ale nawilżałaby usta, byłaby naprawdę bardzo fajnym pomysłem. Oczywiście,
jeżeli chodzi o nawilżenie, krem do rąk o zapachu świątecznym też możemy komuś sprezentować. Także myślę, że za takie drobne pieniążki możemy pokupić kilka małych takich tańszych rzeczy i stworzyć naprawdę bardzo fajny prezent, gdzie myślę, nie jedna osoba by się z tego ucieszyła. Kolejna rzecz to kubas. Tutaj mam taki męski, też w Rossmanie, słuchajcie, kupiony. One były chyba po 12 zł, z tego co kojarzę. Taki kubek męski. Kubek to jest zawsze dobry prezent. Szczególnie kubek, słuchajcie, w okresie świątecznym, kubek z motywem świątecznym. Nie wszyscy kupujemy te kubki świąteczne. Nie każdy ma ochotę wydawać pieniądze, słuchajcie, na kubek świąteczny, który użyje tylko przez jeden sezon. Więc możemy komuś prezentować i zawsze w okresie świątecznym będzie wyjmował sobie taki kubeczek i nas miło wspominał. A do tego kubka, słuchajcie, możemy powkładać jakieś słodycze, czy też czekoladę tutaj taką świąteczną. Może zaraz wam zaprezentuję. Kubeczek i czekolada. I to jakoś, wiecie, ładnie tak zapakować. Ta czekolada akurat mi się tutaj nie mieści. Chciałam się popisać, ale ona się tutaj nie mieści, jest za szeroka. Ale czekolada i kubek, albo kubek i jakieś cukierki, albo kubek. I jeżeli znamy dobrze tę osobę i wiemy, jaką lubi kawę pić, to jeszcze możemy, słuchajcie, do tego kubka dorzucić kawę. Ładnie papierem to owinąć, wielka kokarda i myślę, że prezent naprawdę świetny. Także w Rossmanie takie kubki było, w Rossmanie, u nas przynajmniej, w tym Rossmanie, takim głównym, że tak to nazwę, naprawdę było jeszcze bardzo dużo rzeczy świątecznych, także było, słuchajcie, w czym wybierać. Kolejna rzecz to jeszcze świeca. Świeca, ja mam tutaj taką świecę, bo pomyślałam sobie, że ją sprezentuję właśnie dla takiego kawosza. Ale możemy też kupić świece stricte świąteczne, jakiejś dobrej jakości, albo też po prostu, wiecie co, bardzo dużo świec jest w Action, ale myślę, że Rossmann ma też naprawdę bardzo fajne świece, dobrej jakości i w przystępnych cenach. No w Lidlu teraz te Yankee Candle, te takie bardzo popularne, też są, jednak one są, wiecie, takie droższe. No ja tutaj mam taką kawową i myślę, ten kubek, kawa i ta świeca, super zestaw. Myślę, że osoba, która bardzo lubi pić kawę, naprawdę ucieszy się. Ja Wam tu świecę też pokazywałam, w Arhalanie ją kupiłam w którymś właśnie z filmików. Także, no tutaj taki fajny kolejny prezent. I co ja tu jeszcze mam? Słuchajcie, coś, czego byście się nie spodziewali i myślę, że mało kto wpadł na taki pomysł, jednak ja jestem taka genialna i wpadłam. I to jest, słuchajcie, zarówno jak i mężczyźni, i kobiety. To są foremki do pieczenia ciasta. Kupione w Pepco za 5 zł i one mają tutaj w środku, że wybijają nam kształt, na przykład bombki, wzór, tak? Do tego kupujemy jakiś zestaw gotowy do pieczenia pierniczków, dajemy dziewczynie albo chłopakowi i zapraszamy go na taką randkę. Tutaj już pod walentynki, świątecznie, ale w czasach, w tym okresie świątecznym możecie już, wiecie, taką osobę, do której sympatyzujecie, że tak to nazwę, zaprosić od razu na walentynki, na pieczenie ciasteczek. Także taki zestawik. I ostatnia, może nie ostatnia, przedostatnia rzecz. Klapki, buty, skarpety świąteczne. Pepco ma naprawdę fajne, także w Pepco możemy zakupić takie klapulencje świąteczne, a do tego jakieś skarpety. Ja akurat dzisiaj na sobie mam swoje takie stare, które kiedyś kupiłam, też takie świąteczne. Ja nie wiem, czy w Pepco jeszcze były świąteczne skarpety, bo nie zwracałam na to uwagę, ale myślę, że klapki są na pewno. I takie klapki z motywem świątecznym, myślę, że też naprawdę fajny prezent. Zawsze będzie ciepło w nóżki i do tego skarpetki, także taki miły, przyjemny prezent. No jak ciepło w nóżki, to też miło na sercu, także będzie ktoś nas na pewno dobrze wspominał. No i ostatnia rzecz to koc. Ja mam tutaj taki koc świąteczny, który kupiłam dla mojego synka w Sinseju. Ale no, szczególnie Pepco, z tego co kojarzę, ma dużo
kocy świątecznych, jeszcze przynajmniej u nas naprawdę bardzo dużo. Także taki koc świąteczny będzie naprawdę miłym prezentem. No bo tak jak mówię, te motywy świąteczne nie zawsze wszyscy kupują. Niektórzy uważają to za takie zbędne rozpuszczenie może pieniędzy, więc z takim motywem świątecznym, jeżeli ktoś dostanie kocyk, to myślę, że też będzie naprawdę bardzo zadowolony. Wszystkie te rzeczy na pewno sprawią, wiecie, przyjemność i wszystkie sprawią takie miłe, przyjemne uczucia na sercu, takie cipełko na sercu. Także to by były moje propozycje, jeżeli chodzi o te prezenty świąteczne tutaj na tle mojej pięknej choinki. Także moje kochane, to było wszystko. To były wszystkie moje pomysły świąteczne na prezenty. Dzisiaj idę jeszcze do sklepu dokupić jedną rzecz, więc w kolejnym filmiku może Wam, jeżeli uda mi się to kupić, to na pewno Wam pokażę, a nie może Wam pokażę. Także to by było tyle. Jeżeli Wam się podobało, to proszę tutaj o łapeczki, subskrypcje i komentarze, bo to jest naprawdę bardzo duże wsparcie dla nas twórców. Tutaj twórcy po prostu walczą o, wiecie co, o te zasięgi. I te Wasze subskrypcje i komentarze po prostu sprawiają, że te filmy mają taką większą oglądalność, dzięki czemu kanał się rozwija. Także daje nam to bardzo dużą motywację do tworzenia filmów. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ostatnio na moim kanale był konkurs. Osoba, która wygrała ten konkurs, została już wylosowana. Jest to pani Barbara. Tutaj jest osobny filmik na kanale, ale jeszcze ta pani się do mnie nie odezwała, ani na mailu, ani w komentarzu, także ja nie wiem, czy ta pani widziała, że wygrała konkurs, czy nie widziała. Jeżeli pani mnie teraz ogląda i wysłała do mnie wiadomość mailową, to proszę tutaj w komentarzu napisać, że jednak ta wiadomość jest, bo ja skrzynkę sprawdzam. No na razie nikt się nie odezwał, jeżeli nie wiem do jakiego czasu. Myślę, że dam jeszcze kilka dni, jeżeli, bo chciałam to wysłać, słuchajcie, przed świętami, żeby był taki mały upominek ode mnie na święta. Jeżeli w ciągu kilku dni się ta osoba nie odezwie, no to niestety, ale będę musiała losować kolejną osobę. Także te osoby, bo przy tym konkursie przyszło dużo nowych osób na kanał, no tak jak dla mnie, no to dużo, wiecie, więc troszkę osób przybyło na kanał. Więc śledźcie, jeżeli ta pani się do mnie nie odezwie, to będziemy losowali kolejną osobę, bo nagrody czekają, także do zobaczenia w kolejnym filmie, buźka, pa!